panowie, już jesteśmy po podpisaniu umowy. Ten oto członek naszej ekipy nowego domu debili. O co mi chodzi? Nowy dom debili, tak? To jest, na niego jest umowa. Patryk Czopur. Jest no, papier. Daj mi rękę pod. A, kurwa. Jest papers. No i za niedługo zobaczycie dom, w którym zamieszkamy razem w piątkę. Będzie kurwa ogień, nie? To już wypierdol. Coś tam podpisałem, nie? Coś tam podpisałem. Siema. Kurwa, ciekawe jak to słychać w ogóle. Przyszedł jakbym był na spowiedzi jakiejś jebanej. Siema widzowie. Mam raka. Ja pierdolę. Kurwa, ale zapierdolę. Siema widzowie. Jak część z was pewnie wie albo nie wie, to przeprowadzamy się. Ja, Suchar, Wysocki, czyli stare mieszkanie nasze. I dołącza do nas Luki Steve i młody. Będziemy razem mieszkać w 5 osób w nowym domu. Nie byłoby to nic dziwnego, ale trochę jestem, można powiedzieć, podekscytowany tym wszystkim takim. Bo teraz w końcu czuję może, że jest to jakiś projekt. Bardziej mieszkamy w domu z działeczką, tak? Ale to zobaczycie wszystko dalej. No i co? Chcieliśmy, tak jak ja, tak jak i reszta ekipy, chcieliśmy pokazać wam ten dom trochę. I nie wiem, czy obiecać, czy nie, ale powiedzieć, że postaram się, przynajmniej ja się postaram zrobić tu trochę kontentu i rozrywki dla was, żeby wam się milej spędzało to okrutne, zjebane życie, nie? No, także będziemy mieszkać piątkę i mam nadzieję, że będzie fajnie. Zapraszam do oglądania. Siema. Jest to dzień przed zakończeniem się umowy. Spałem 3 godziny po przyjeździe z Poznania. Kurwa, jest tragicznie, ale próbuję się pakować, bo za jakieś 10 minut mają być panowie od kładania tego. I próbuję to ogarnąć. No, zbieram. Mogę też pokazać, jak wygląda przedpokój. Wygląda on ciekawie. Ale liczę na to, że to już wszystko stąd zniknie, że tak powiem. Ty, Maksiu, mogę dać do ciebie rundę kamera? Możesz, pewnie. No, tu jest pokój Maksia. Dużo tu już nie zostało. Jest kurwa okej, nie? Ale garnek. Ale garnek, jak to wziąć, nie? Ale dojebany gajer. Także co? Lecimy, nie śpimy. Oczywiście nie przeprowadzamy się sami. Jest z nami pomocnik wielki, Bagieta. Siemano, dzielanko zjem, dziura naprawiona, także działamy. No, elegancko. Bagieta odmalował ściany, które było potrzeba. Dziurę zalepił Maksiowi. Jest gitara siema. Tak wygląda człowiek, jak po 2 godziny i widzi suchara rano, nie? Tragedia. Sam Bagieta. Wyspałeś się chociaż? Tak, wyspałem się. Lisa widziałem pod naszym nowym domem. No i co? Ja widziałem dzisiaj kurwę jedną. Zajebiście, zwierzątka chodzą przy domu. No, to nie jedna. To on stopicha, nie? No ewentualnie jeszcze muszę zobaczyć, czy to... Bagieta, co sądzisz o Donie Casio? Nie, no spoko, ziomu. Boyzer zawsze pytał, co ludzie sądzą o Donie Casio. Casio klucz, kurwa. Ty, a co ty sądzisz o niebyciu kurewką? Do mnie było pytanie? Jakie było pytanie? Bo czytałem wiadomość od Szymona. Kto pytał? To, dobrze Bagieta, dobrze. Widzowie, kuźwa, jest forma. I Maksiu gnije, nie? Dobra, co tu się dzieje? Tu jest kurwa puściutko. Tu jest czyściutko, posprzątane. Kurwa, to dalej jest ładnie wyciszone, nawet jak tu nic nie ma. Generalnie to zwerbowaliśmy widzów. Zwerbowaliśmy widzów do tego, do pomocy. No chyba tutaj cała mama też się wyglądała. O, podłoga lekko brudna. Jeszcze. Idziemy dalej. Tu ten pokój też gotowy. To są widzowie. Możecie pomachać jak chcecie. Siemano. Ekipa sprzątająca. Do vloga. Widzowie wypierdalają Blood Maxa. No i git. O, został jeden pokój. Jeden pokój, wziąć te rzeczy, salon i koniec. I można sobie wypierdalać już na zawsze. Zmieścisz się, chyba. Zmieścisz się na luzie. Manu, gdzie to postawić? Kurwa, tutaj. Co to jest? Aha, co to kurwa jest? Ty no stary. To jak już to się tu otwiera gdzieś. Tak, pamiętam. Co ty robisz? Trzymam dzbank. Dobra, jak coś to widzowie mają lepiej płacone niż u Koniowskiego. Prawda?
koniec. Dobra, kurwa, pierdolcie się. Co ty mnie urośniłeś za kicho? Słuchajcie, jestem wykorzystywany, widzowie. To jedziemy, widzowie, na nową chatę. Donieś wszystkie rzeczy. Otwieram bramę. Tu też mam spakowane parę rzeczy, tu jest kompik, tam są monitory, pianki, cały zajebany. Jedziemy to ogarnąć. 17.08. W tym ujęciu chciałem powiedzieć, że pogoda nie sprzyja, nie? Że tak powiem, pogoda typu niesprzyjająca. Witam, jako jest nasza trójka. Ja, Wysocki i mokry suchar. Już się przeprowadziliśmy. Właściwie to zawieźliśmy wszystkie swoje rzeczy i oddaliśmy mieszkanie. Tak, teraz idziemy pomóc dla Lukiego i Młodego. Zobaczymy, jak idzie tym gagatkom. Niby mają już być spakowani. Ty, czemu ja tu wchodzę z kamerą, a tu jest baba z gołymi cycorami? Stary. Ale wejdź, kurwa! Nie maj takich rzeczy. Ty, powiem ci, nie, jak u nas, cenzurka u nas mieszkają, nie? Pudła, tak wiesz, zapakowane, zamknięte. Tutaj taki rozpierdol. Co? No witam. Co, tutaj koderki. Jest żeniczek nie... na nową chatę, bo nie mam ogrzewania w pokoju, nie? Co, Ronaldo złożony? Ronaldo rozłożyło po wczoraj chyba. Biurko było twoje? Tak, to też biorę. Aha, to busem rozumiem. A no. co tu jadłeś se? Pierogi? A z czym te pierogi są? Buskiem. No, bardzo dobrze. A to co to jest? No co, no, najlepsze pakowanko trzeba było. Najlepsze pakowanko trzeba było coś pierdolnąć, nie? A, poczekaj, bo ja kiedyś mówiłem, że nasze podwórko wygląda jak reset w Bułgarii. A, to można pokazać. Mogę powiedzieć, bo... pokazać to chyba, nie? Dobra, generalnie widzę to tak. Oni byli trochę niżej, mój balkon był chyba tamten. No, generalnie to mówię, resort w Bułgarii. Dookoła wszystko blok i tu tylko basenu brakuje. Ale wiesz co, Ludwika? Chcę przenosić te szafy i komody i to ze wszystkimi rzeczami w środku. O kurwa, nic nie wyjął. To nie... Czemu tu w ogóle leży ta... Bo Luki zajebał do swojego pokoju i teraz oddał. Ej, Luki! O. Siema! Zajebiste stanie. O kurwa! Ale jakieś to... obsrane, popklejane. Nie no, myślę, że widzą jak wygląda biały materac, ale... Kurwa, jakie figureczki dopierdoliste. No, co sobie mamy? A, bys 2x2, proszę bardzo. Puchar, robale. To jest kurwa orande, nie? A ta co? Co to jest? To jest piu piu ukryta. Ja, ale ma stopicha, jakie kurwa płetwy. Witam, kurwa. Witam. Powiesz coś po góralsku? Łotego. Łotego, co kurwa gołdują. Ten parapecik. O kurwa. Pokaż, pokaż. O kurewka. Dobra, gramy w klapkę, Luki. Przejebałeś chyba. Dobra, gramy w klapkę z wora. Ale masz kurwa esce, ty. Ale ma kurwa esce. Zatańczysz coś, łysy? Ja? No, pewnie, od nowych sponsorów? Dobra, druga światło. Kurwa, jak to? Pobierz. Pobierz. Kurwa, idziemy znaleźć te rzeczy, bo mnie popierdoli tam. Pół godziny czekamy, aż kurwa coś zacznie robić, a ten tylko siedzi. Kurwa, skuś tę koszulkę. I chodź, ubiorę koinkę. Nie, no kurwa. Ty stary, ale ja chyba nowy to design. Kurwa. Odkryłem. Cześć, to trzeba zacząć skąd? Koszulka ze szmurki. No co z tego, łusiny, nie? Zrobimy z niego takie odwróć. Koszulkę z kokardką ogarnąłem. Pana się łysinka pojawiać po no i co ty mówisz? Czekaj. No, tu łapę. Ty mi siejesz, na pewno masz placek. Nie. No masz. Nie no pewnie od sławek, no kurwa tak. Tak, no. Sławek, kurwa. Nie mam kurwa. Pobierz. Znaczy coś robi suwar? Jaka kangurowa. Kurwa, co za kret. To jest prezent dla Xaja od Cypara. Tak właśnie skończył. Na ziemi obstrany. O kurwa. Oficjalne ważenie. No i chuj, no. Suwar już dotknął, tylko już się rozjebało. O, coś ważne, no może znajdziesz. Sobie. No to może. Ty, się... coś się zjebało, bo to było przez 7-7 coś. No to nie wiem. Chyba się zesrałeś jak chyba się tak. Ja się mogę w 7-7 napierdalać. Jak mieliśmy? Kurwa, ale tu pierdoli coś ty. O kurwa, dobra. Kurwa jebana. Kurwa. Możemy iść? Co?
Więc suchar znowu nic nie robi. No nie wiem, suchar się tego opierdala, kurde, tylko przyszedł. Dobra, jakie roboty mamy. A ty nic nie robisz. Idziemy? Lekutkie odświeżenie. Stary, ale kurwa czuję jakby mi, wiesz, mrzawka na nogi spadała, nie? No jest to, suchar jak zwykle się opierdala. Pojemy. Jesteśmy full spakowani, full rzeczy. Spierdalamy już na nowy dom. Nie, czekaj, jeszcze misja ma teraz. O, no, kurwa, to szadam, no teraz jest. No co? No to dawajcie ma teraz, ja jestem kameramenem. To tam trzeba jakoś rzucić, ty. Czekaj. Jak on rzucę? Pytaj. My to wypychamy od dołu, no nie? Czekaj, kurwa. Kurwa, no. Więc nie pchaj do dołu na razie. Idzie, idzie. Dobra, wchodzi. Chcesz, idę do żabki. Nie, kurwa, niech ktoś pójdzie do ochrony, jak otworzy. To tak wrócimy. No, to, to zara normalnie pójdziemy. Dobra, kurwa, w końcu. No to teraz możemy już jechać do nowego domu. Witam w naszym nowym domu. Na chatę. Dobra, no to idziemy. No idziemy na chatę. Witamy Państwa w naszych skromnych progach. Zapraszam, zapraszam. Zium. Obecnie no. Warunki, no co, przeprowadzkowe. Co tu luki jest mojego? No, trochę rzeczy jest. Tutaj coś generalnie jest. Na lewo są moje i młodego. Nie no, no co, tu są rzeczy Lukiego i młodego, tu są rzeczy Suchara, tu są rzeczy moje i Wysockiego. I trochę wspólne, ale... Będziemy ale... skakać do basenu. Ale tu będziemy skakać do basenu z kulkami, nie? Ja śpię aktualnie, ta to jeszcze zaraz pokażę. Co tu się znajduje? Na lewo szafeczki jakieś, tutaj rowerek, jakby ktoś chciał popedałować troszeczkę. No a za ścianą jest kurwa Ronaldo czeka na kogoś. Dobra, no i co? No co, idziemy dalej. Idziemy dalej. Kwartę, łóżko popa obecne, chwilowe. Tak, aktualne moje łóżko. Ty spałeś z tą walizą? Tak, miałem na niej nogi. Kuchnia, no, przechodzimy kuchnia, do kuchni. Kuchnia, miarę czysta. Zacznijmy światło w ogóle. Coś tam było jedzone chyba. No wczoraj była nic, no coś tam chłopaki wczoraj próbowali, nie? Taka, o nie. No na kuchnię, no co tu dużo mówić. No jest lodówka, jest zmywareczka, jest płyta indukcyjna. Dzisiaj czekają. Dzisiaj jajeczniczkę jadłem już, kieliszeczki. Są lodówki. Wczoraj było trochę pite. Resztka łychy, jakieś pićka. To moje śniadanie było dzisiaj, to akurat to ja, a reszta no to... No jest jak jest, nie? Tu łazienka. A, no to już chyba łazienka numer jeden. Łazienka numer jeden. O tak w ogóle to cześć, bo mnie jeszcze nie widzieliście teraz. Siema. To ja. Taka jest łazienka. Wszystko co no jest. Jakiś prysznic losowy, umywalka, kibelek. Jest elegancko. Składzik kuchenny jest, trzeba pokazuję. A co tam jest w ogóle? No syf jest. To taka spiżareczka, to jakieś regaliki są. Regaliki, jakiś stolik, drugi regalik, tu nie posprzątamy jeszcze. Ale no wiecie, dopiero weszliśmy tak naprawdę. Tu jest mały pies Lukiego. Tu mamy pralnię, coś takiego. Pusty pokój generalnie. To tu jest pralka. Taka oto praleczka, nie? No nie wiem, praleczka. Praleczka, no. Nowy pies Lukiego. Boiler. Bomba w boilerze. Bomba jest kurwa w boilerze. Zobacz, zapierdolnie. No jakaś kotłownia, pralnia kotłownia, nie? Idąc sobie dalej tutaj, idziemy do piwnicy. O ile można to tak nazwać w sumie. Bo piwnicą bym tego nie nazwał, ale tu jest pewnie duże echo, jeszcze rzeczy, bo tu będzie wszystko malowane. Generalnie to jest coś takiego. Tutaj jest taki pusty pokój do wykorzystania. Chcemy tu zrobić jakiegoś ping-ponga. Ping-pong, stół, tu jakiś barek, może bilard, może tu telewizję, może kanapy. Taki chcemy spierdolnąć tutaj crack house, nie? Co nie lubi? No ja. Wiadome, tę chatę, jak zrobimy już całą i umeblujemy sobie ładnie pokoje, to pokażemy, nie? Lecąc dalej. A, coś co jest bardzo ważnego. Klimatyzacja. Jest ona w całym domu. No kurwa, w całym, zajebiście. No to zobaczycie zaraz. A to zobaczycie dalej, idziemy dalej. Co my tu mamy? Łazienka jest tak usyfiona. Tu jest łazienka.
łazienka w piwnicy. Nie jest jeszcze wysprzątana, ale będzie. Wszystko będzie tutaj do użytku. W ogóle jakoś tutaj tak dużo miejsca lasowe jest, nie wiem. Mogli tu zrobić taki prysznic wolny, mi się podobają takie. Ale nic, ale tu jest jakaś łazieneczka. Aha, bo tu też coś jest. Kibelek. To jest kibelek jeszcze. Tak. Może tu sauna miała być? A w ogóle co jest fajnego w tej piwnicy, że to jest niby piwnica, niby nie, ale można sobie normalnie tędy wyjść na przykład i pójść sobie do góry tam. Fajna sprawa. Duże okna, podoba mi się. Dobra, dalej, co tu jest? A bo tu są drzwi w lewo i drzwi w lewo. Jakieś zasilanko. A tutaj jakieś zasilanko, wiadomo, puszki, nie puszki i tak dalej. Tutaj. Jak to nie tu. Ci... Nie, dalej. Chyba brawo. A, tak, tutaj. Co mamy tutaj? Garaż. Jest to garaż. Tutaj wiadomo, jakieś regaliki. No co, garaż jak garaż, nie? Mieści się fura. Fura się mieści. No i chuj. No i jest brameczka, nie? No, właśnie, otwórz. No. Który to jest? Drugi od lewej. Drugi. Nie trzeba tego... Ty, to mówię, ale... Ty. No to jest po robocie. No może być... Ale jak? Drugi od lewej. No trzymaj, przecież działa. No. Tutaj jest moja fura aktualnie, bo nie mamy jeszcze zaprogramowanego pilota, żeby bramę sobie otwierać, więc staję sobie przed, nie? No. Genialne. Dobra, jak się to zamyka? W jednym, aha, to jest... Kurwa, wygląda trochę jak pokój młodego. Nie no, trochę większy jest chyba. Ale podobnie. No. Ale to jakieś schoweczki, nie? Coś takiego. Jakieś... Kurwa, no nie będę pokazywał, bo to nic ważnego. Dobra, idziemy dalej do góry. Bo tu chyba a nie? Jeszcze jedne drzwi. Ale to jest... To już to ciężko otwierać, to jest ten. Schowek schodami, no. Aha, o kurwa, to jest pokój młodego chyba. Nie no, dobra, no nieważne, jakieś panele. Nieważne. Jakieś cegły, chuj wie. Let's go. Jakby... A, no tak, ma półpiętrze. Zapraszam na salony. Półpiętrze, tak, jednymi sutkami. Zapraszam na salony. Luki zaprasza do siebie. Trochę nieogarnięte, ale tu się da zrobić. Trochę nieogarnięte, tak. Tu jeszcze przed chwilą spał Ksajo. Ale pokoik bardzo ładny, długi, przejrzysty. Tutaj trzeba... Fajnie. Wiadomo, trzeba umeblowankę zrobić. Tak się prezentuje pokój Lukiego. Jaki masz zamysł, Luki, na ten pokój? No, generalnie na pewno biureczko tutaj i kadr, wiesz, na cały pokój w tamtą stronę, nie? Jakoś się zrobi to tło. Jeśli Luki chce mieć tu biurko i kamerę w stronę tą, żeby łapała cały pokój i to jakoś ładnie urządzić. Lecimy, lecimy dalej. Lecimy do góry. Możemy iść w prawo, no. Łazienka? W prawo. Łazienka numer dwa. Łazienka numer dwa. Dwa z lewy, jeden z jeb. Kibelek, prysznic, no nic specjalnego, łazienka. Moja łazienka jak łazienka. Łazienka jak łazienka. Teraz do Łysego. A, do mnie, tak? Jest... No dobra, to do mnie. To jest mój pokój, będzie mniej więcej tak wyglądał. Tu będę miał kamerę, tu jakieś regaliki. Tu chcę postawić łóżko, tu mam szafkę, a to jakoś się tam porozkłada jeszcze. Chcę tu zrobić na ścianie pianki i zobaczyć, jak to wszystko będzie wyglądać, nie? Tak wygląda mój pokój, stanę przy oknie. Cyk. Też dojebany, nie? I patrz tutaj, co masz fajnego. A, no tak, jest klimat. Tykasz, tak ale ja... Dobra, poczekaj, boże. To oficjalne. Ja od siebie dorzucę młodemu wiatrak swój, co miałem, bo liczby nie potrzebuję, to chociaż dostanie. Czekaj, tu na lewo jest dobra. Składzik, to nie ma co wchodzić. Zapraszam do Królewicza. No i Królewicz, super, proszę bardzo. O. Proszę bardzo, mój pokój. Proszę bardzo, jak tu już gotowe chyba, co? Proszę, bo... Proszę bardzo, ale ciutko jeszcze posprzątania, coś tutaj do wzięcia. No proszę, jak tu już... Jest się... lekkie, będą przeróbeczki w pokoju, ale generalnie coś no, w tym rodzaju nie, no nie, no proszę bardzo, no. Fajnie, to już urządzone. Ale łoże, no, nawet na dwie pościele śpi, nie? To już jest, kurwa... Nie ma, no proszę bardzo, jaki ogromniasty pokój. I bum, proszę. I super max, naprawdę musi kopać. No. Ty akurat mocno pies to... ze złota, pojebał go totalnie ze już. Złota, ale to nie, to drakuli. Pies ze złota, kurwa, jednorożec zapina miśki. Idź w chuj. Nie ma co więcej tutaj, widzicie zresztą. Widzicie jak to wygląda z tej sytuacji, nie? Teraz idziemy, o, gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Gdzie idziemy? Do Królewicza.
kolejnego króla. Do Castelwanii. Króla Drakuli. Poczekaj, trzymaj. Może notkę uważaj. Wow, no. Walisz konia? Żyjesz? Coś tam mam rosyć. Tak, żyjesz? Dobra, my z kamerą wchodzimy. Nie, bez kamery? Bez kamery wchodzimy? Może po prostu ciebie nie pokażemy. Albo... Ta, zakryj się, Drakulica. Zabijaj się w kokon. Ty. No. Nie, no już się zakrył, już spadłeś. Dobra, dobra, nie ma go tu po prostu. No mamy generalnie pokój Wysockiego, którego aktualnie nie ma. Wysocki leży w szpitalu ciężko chory na brak KFC-ozy. Także tutaj tak się prezentuje pokój, tak? Tutaj ładna klimeczka, tutaj łazienka największa, kurwa, jakby połączyć nasze wszystkie łazienki, to Drakul ma największą. Można zobaczyć. No ale co? Coś za coś, nie? Co byś chciał, to tu jest generalnie. Jedyny bidecik w domu Drakula. No, powoli, tutaj ma królewskie łoże, bardzo fajne. Sam z niego kiedyś... O kurwa, co jest tam? Tam coś tu się zalęgło generalnie. Tu już się rozłożył. Biureczko, pokoik ładny, przestronny. Tu wiadomo, coś będzie jeszcze robione dalej, tak? No, tak to się prezentuje. Czy coś jeszcze mamy tu do pokazania? Aha. No tak. Widzowie, jeszcze jest pokój młodego, ale żeby nie marnować czasu, to akurat jeszcze biureczko wniesiemy, więc zapraszam. I teraz mamy pokój młodego, tak? Zapraszam do mnie, do kanciapy. Wnosimy biureczko. Ty, no wejdzie. Nie, no wejdzie. Co byś kurwa. Zmieści się między tym? Ale się sprawdzimy. A co, gdzie będzie to łóżko? Czekaj, zaraz też to powiem. Nogi, patrz. A tak, dobra, jeszcze ile zapasu, stary. No tak. No. Ty, a co jakbyśmy kupić tu materac i wycięli w nim taki... Nie. Wiesz, jaki jest plan? Inny. Plan jest taki. Zrobić łóżko piętrowe, tak? Na wąskich nóżkach, podwieszane. Tu będzie sobie grał młodziutki, do góry drabinką do góry sobie spać. Dosyć wysoko jest, więc łóżko może być wysoko. Tu jakąś szafeczkę, myślę, damy radę. Tak, ten wiatrak od siebie, żeby się zmienił. A tak, wiatrak... Kurde, nie wiem. Gdzieś z tyłu, tu. Fotel, wiatrak. W zimę tutaj grzejniczek elegancki. A to, już mam współlokatora. Już masz współlokatora? We dwóch będziemy. O, proszę bardzo. No i młody samotny nie będzie przynajmniej. No i elegancko. No, światło nawet dobre. No. Także widzowie. Tak też prezentuje się nasz dom, w którym będziemy robić zajebiście dużo rzeczy. Naprawdę, będzie taka petarda. Wszystkie pokoje, jak urządzimy, również pokażemy. Będzie na pewno z wami jakaś wycieczka do Ikei. Kto został do końca, zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba. Tak, Luki? Tak jest. No, także trzymajcie się ciepło.